Profilaktyka zdrowotna to najlepszy sposób na to, aby zapobiegać chorobom oraz innym czynnikom, które mają negatywny wpływ na stan zdrowia. Małopolska na tle całej Polski jest liderem, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną. Mamy takowe programy, jak przeciwdziałanie skutkom chorób nowotworowych, wczesne wykrywanie choroby układu krążenia. W planach na rok 2017 jest przeznaczenie około 3 milionów złotych na programy profilaktyczne. Do takich kluczowych programów należy zaliczyć program kardiologiczny i program onkologiczny. Lekarze z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II z wielkim zaangażowaniem szerzą wiedzę na temat profilaktyki kardiologicznej. Ten program, który jest tutaj realizowany z zakresu profilaktyki i schorzeń układu krążenia, jest właśnie takim programem uświadamiającym, co my możemy zrobić dla siebie, dla swojego zdrowia. Dla mnie jest na przykład było zdumiewające, jak na jednym ze zjazdów naukowych dowiedziałam się, że 50% naszych pacjentów nie zażywa tak leków, jak należy. To znaczy, że mała, niska świadomość tego, że nie wolno przerwać leku na nadciśnienie, czy na cukrzycę, czy na astmę, jest tak duża w społeczeństwie, że tyle mamy do zrobienia w tym zakresie profilaktyki, jak również tyle do zrobienia mają media. Jak wydłużyć sobie życie? No, to jest niestety nie tylko rolą lekarza, ale także nas samych, ze względu na to, że istnieją czynniki modyfikowalne, to znaczy takie czynniki, na które mamy wpływ. A więc na co mamy wpływ? No, mamy wpływ na dietę, to każdy z nas wie. Mamy wpływ na to, czy aktywnie spędzamy nasz wolny czas i czy siedzimy przy biurku i przed telewizorem. Mamy wpływ oczywiście na to, żeby pewne wykonać badania prewencyjne, bo oznaczenie poziomu cukru, cholesterolu, zmierzenie ciśnienia tętniczego, wagi ciała, to jest dość prosta rzecz, a nawet wcale taka nie jest to droga sprawa, bo kilkadziesiąt złotych, a odrzucenie paczki papierosów, mógłbym powiedzieć, że 4-5 paczek papierosów to cała ta profilaktyka i to badanie. Zachęcam Państwa do właśnie takiego podejścia. Zaczynamy profilaktykę już w wieku dziecięcym i nie kończymy jej właściwie nigdy. Do końca naszych dni powinniśmy wiedzieć, co to jest zdrowy styl życia, wiedzieć, jakie badania powinniśmy zrobić. Program wojewódzki jest kierowany do wszystkich mieszkańców Małopolski. On ma kilka jak gdyby etapów. Jest skierowany zarówno do populacji dorosłej, ale również do młodzieży, dlatego że jednym z naszych takich przewodnich haseł to jest zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli. Do kardiochirurga często trafiają, albo najczęściej trafiają pacjenci z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego. I tutaj ogromną rolę gra rola prewencji. Prewencji przed nadciśnieniem, przed prawidłowym leczeniem cukrzycy, czyli utrzymywania prawidłowego poziomu cukru, również palenie papierosów, ale również odżywianie, ale również aktywny tryb życia powoduje, że ci pacjenci albo by powstrzymali albo w pewien sposób zmniejszyli dynamikę choroby wieńcowej, czyli miażdżycy. Wiemy o tym, że nikt nie chce być operowany, nikt nie chce mieć operacji chirurgicznej, nikt nie chce mieć operacji na sercu. Myślę, że programy profilaktyczne są bardzo ważne. Moja córka ma wrodzoną wadę serca, ale mimo to i tak chodzi na siłownię, ćwiczy, biega. Oczywiście wszystko za zgodą lekarza. Jak jest gorzej, to trzeba walczyć, żeby było lepiej, a jak jest lepiej, to jeszcze, żeby było jeszcze lepiej. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie od lat realizuje prozdrowotne programy edukacyjne na rzecz zwiększenia świadomości dotyczącej nowotworów. Nasz zespół, który realizuje program, przemierzył całe nasze województwo i spotkał się aż z 3000 mieszkańców naszego województwa w kontakcie bezpośrednim, gdzie przekazał informacje właśnie o zdrowym stylu życia i o tym, że należy być czujnym onkologicznie, korzystać z programów przesiewowych po to, aby wcześniej wykryć zmianę. Jeśli ktokolwiek jest zaniepokojony, to po prostu może zadzwonić pod numer telefonu onkologicznego, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Ten numer telefonu to jest 513 637 394.
Robimy spotkania, w których uczestniczą coraz większe grupy osób. Myślę, że został przełamany taki próg lęku i próg obawy przed zadawaniem pytań dotyczących choroby nowotworowej. Coraz mniejszy lęk towarzyszy diagnostyce, bo ciągle jeszcze pokutuje w nas taka obawa, że objaw niepokojący to może lepiej go nie wyjaśniać, bo może jeszcze coś złego wyjdzie. Nie ma w onkologii większego błędu i większego zaniedbania niż takie myślenie. Najczęściej występują w Polsce tak zwane nowotwory tytoniozależne, do których należy rak płuca. Jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn, a w tej chwili i u kobiet też będzie. Rak piersi u kobiet, rak jelita grubego i odbytnicy u obu płci. Metody leczenia nowotworów złośliwych polegają na leczeniu chirurgicznym, a więc chirurgia jest tą wiodącą dyscypliną, radioterapia, czyli napromienianie, i leczenie systemowe, do których należy chemioterapia, hormonoterapia i immunoterapia. Jeżeli chodzi o profilaktykę pierwotną, możemy się ochronić, uniknąć w ogóle zachorowań i to jest najlepiej dla nas. Natomiast w profilaktyce wtórnej, wykryty wcześniej rak, to jest rak praktycznie uleczalny. Przed 20 laty miałam operację raka piersi, całkowitą mastektomię, później oczywiście leczenie uzupełniające. Świadomość naszego społeczeństwa dotycząca choroby jest na niezbyt wysokim poziomie. Wydaje mi się, że powinniśmy zaczynać właśnie od młodzieży, żeby dziewczęta w wieku 17-18 lat najpóźniej dowiedziały się, na jakie zmiany należy zwrócić uwagę. Więcej informacji na temat małopolskich programów profilaktycznych można znaleźć na stronie www.profilaktykawmałopolsce.pl.